Ten akordeon Roman Krysta znalazł 10 lat temu na śmietniku. Instrument muzyczny był doszczętnie zniszczony i nie nadawał się do użytku. Teraz po naprawie, mimo że jest bardzo stary, można na nim spokojnie grać. Od tego incydentu zaczęła się prawdziwa pasja Romana Krysta i jego żony. Z żalu, że te instrumenty niektóre były, proszę pani, w takim stanie, no w śmietnikach po prostu. I postanowiłem te instrumenty leczyć. Także mnie nazywają takim lekarzem od tych instrumentów. 23 maja w Galerii Sztuki na Ostródzkim Zamku odbyło się otwarcie wystawy zabytkowych instrumentów muzycznych. Kolekcja liczy ponad 100 różnorodnych instrumentów, zarówno tych wyprodukowanych w Polsce, jak i za granicą. Staramy się pokazywać Państwu różne rzeczy, nie tylko sztukę malarzy zawodowych czy fotografię, ale również od czasu do czasu trafia do Galerii Sztuki wystawa kolekcjonerska. Taka właśnie jest dzisiaj. Swoją kolekcję przywiózł do nas z Częstochowy pan Roman Kryst. Jest to przepiękna, bogata, ogromna kolekcja zabytkowych instrumentów muzycznych. Zachęcam Państwa do zobaczenia. Akordeon to ulubiony instrument kolekcjonera. W swoich zbiorach ma te wyprodukowane w Polsce, jak również w Europie. Każdy z nich jest zupełnie inny, a niektóre ze zdobień to prawdziwe dzieła sztuki. Ta harmonia pochodzi z 1900 roku. Na tym instrumencie, aby wybrzmiała muzyka, trzeba grać jednocześnie obiema rękoma i nogami. W kolekcji Romana Krysta, tej zaprezentowanej w Ostródzie, nie brakuje instrumentów, które mają ponad 200 lat. Małżeństwo z Częstochowy wyznało, że starych instrumentów szuka na różne sposoby. Po różnych aukcjach, giełdach, staroci mamy znajomych, przyjaciół, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jeżeli gdzieś wypatrzymy, nawet na jakiejś aukcji zagranicznej, wtedy nasi przyjaciele o tym wiedzą, w ten sposób zdobywamy. Bardzo wiele instrumentów w tej chwili trafia do nas. Ludzie trzymają gdzieś z racji sentymentu po dziadku, po ojcu, po wujku. Te instrumenty są bardzo zaniedbane, bo one tam gdzieś leżą na szafach, źle przechowywane. Wiedząc, że my kolekcjonujemy te instrumenty, że mąż je, prawda, naprawia, odrestauruje, taki instrument często właśnie zostaje nam podarowany. Te instrumenty, które są inne tutaj, też przy okazji były w stanie takim, no, że znajdywałem je gdzieś tam, no, na bazarze, no, między śrubami, między, no, częściami, no, samochodowymi, różnymi i tak dalej. A miłość do instrumentu, jak mówiłem, jest wielka, także one też tutaj są, żeby je ocalić od zapomnienia po prostu. Wystawę starych instrumentów muzycznych można podziwiać w Galerii Sztuki do 28 czerwca. Galeria czynna jest od wtorku do niedzieli od 9 do 17.